Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałem Państwa zaprosić na wręczenie nagród Fundacji Parkinsona, która to fundacja nie tak dawno zmieniła się w Fundację Chorób Mózgu. Po prostu chcemy działać szerzej. Natomiast te nagrody, które dzisiaj będziemy wręczać, pani doktor Małgorzacie Gałązce-Sobotko, witam serdecznie, pani redaktor Iwonie Szymali. I Witam. pokażemy wręczenie nagrody pani doktor Annie Roszman, która już się odbyła. Zostały przyznane w zeszłym roku, kiedy jeszcze funkcjonowała Fundacja Parkinsona. W zeszłym roku nie mieliśmy takiej możliwości, żeby wręczyć te nagrody. Plany mieliśmy bardzo duże. Te nagrody są wręczane w okolicach Światowego Dnia Chorych na Chorobę Parkinsona. Te nagrody wręczamy osobom, które uznajemy za takie, które bardzo dużo robią dla chorych i opiekunów. Warto pamiętać, że w Polsce jest około 100 tysięcy ludzi chorych na tą chorobę nieuleczalną, neurodegeneracyjną, tak bardzo tych ludzi niszczącą. Do dzisiejszego wręczenia nagrody zaprosiłem również pana profesora Jarosława Sławka, prezesa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, który w poprzedniej edycji nagród był tym, którego fundacja obdarowała. Warto pamiętać, że wówczas tą nagrodę też wręczyliśmy panu profesorowi Dariuszowi Koziorowskiemu i panu doktorowi, byłemu wiceministrowi zdrowia Markowi Tombarkiewiczowi. Panie profesorze, mogę pana prosić o kilka słów? Proszę Państwa, bardzo dziękuję. Jestem zaszczycony, że tę nagrodę otrzymałem w poprzedniej edycji i bardzo się cieszę, że kolejne osoby zostały nią wyróżnione. Ja tę nagrodę sobie bardzo cenię, ponieważ jest przyjemnie być dostrzeżonym, kiedy inni widzą nasze wysiłki i starania wieloletnie na rzecz jakiejś grupy osób, bo chyba nic lepszego nie można zrobić w życiu niż komuś pomóc, nawet pojedynczemu człowiekowi, a co już mówić o takiej wielkiej rzeszy pacjentów, których naszymi działaniami wspieramy. Bardzo się cieszę, że w tym roku laureaci to pani redaktor Iwona Szymala, od lat zaangażowana w popularyzację wiedzy i w starania na rzecz pacjentów w różnych dziedzinach medycyny, ale pokażę książkę, poradnik Parkinson dla pacjentów i ich rodzin, ich bliskich, autorstwa pani redaktor, efekt rozmów z różnymi ekspertami, z różnymi autorami. Książka bardzo ceniona przez pacjentów. To także pani doktor Anna Roszman, moja współpracowniczka, pielęgniarka, która jak mało kto angażuje się w życie i pomoc pacjentom i ich rodzinom, szczególnie w zakresie edukacyjnym, jeśli chodzi o nowoczesne metody leczenia, które takiego wsparcia wymagają, ale także jest współautorką takiego poradnika dla chorych, który pod moją redakcją powstał kilka lat temu. No i pani doktor Małgorzata Gałązka-Sobotka, osoba, wydaje mi się, która jest spiritus movens wielu bardzo działań naprawczych w polskiej medycynie, a jakoś z neurologią jest mocno też związana i bardzo nas wspiera we wszystkich działaniach. Przygotowujemy z uczelnią Łazarskiego i z panią doktor i jej zespołem raport o stanie polskiej neurologii i strategię dla polskiej neurologii, w której choroba Parkinsona również zajmuje bardzo poczesne miejsce. I myślę, że te wszystkie nagrody są bardzo uzasadnione, ciekawe. Jest to zestawienie trzech różnych obszarów: dziennikarz, ekonomista medyczny i pielęgniarka, czyli trzech różnych spojrzeń na problemy tych chorych.
I ja się mogę tylko cieszyć z tego powodu, że kontynuowana jest ta tradycja złotych tulipanów. 11 kwietnia to dzień urodzin Jamesa Parkinsona, tradycyjnie Światowy Dzień Choroby Parkinsona i z tej okazji dzisiaj te nagrody są wręczane. Tyle mogę powiedzieć. Myślę, że będziemy za chwilę wręczać te tulipany, symbol no, nadziei, taki połączony także z okresem i okołoświątecznym i z wiosną, która tę nadzieję przynosi. Mam nadzieję, że taki będzie przekaz również do chorych, do ich rodzin, aby tej nadziei nie tracili, że są ludzie, którzy o nich myślą. Dziękuję serdecznie, panie profesorze. A teraz chciałem państwa zaprosić na film, który nakręciliśmy w Gdyni podczas wręczania nagrody Tulipany Nadziei pani dr Annie Roszman. Zapraszam serdecznie. Jesteśmy w Gdyni, gdzie Fundacja Parkinsona chce wręczyć pani dr Annie Roszman swoją nagrodę Tulipany Nadziei. Tą nagrodą obdarzamy osoby, które są szczególnie zasłużone, to jest niedobre słowo, które są szczególnie życzliwe dla osób, które chorują na chorobę Parkinsona i wspierają opiekunów, którzy tak często pomagają swoim najbliższym. Tulipan Nadziei to jest rzeźba, którą dzisiaj wręczam pani dr Annie Roszman. Nie będę ukrywał, że jesteśmy po imieniu i będę mówił: Aniu, to dla ciebie jest z wdzięcznością za empatię, za to, co robisz. Serdecznie ci dziękuję w imieniu wielu, wielu, wielu chorych i wielu, wielu, wielu opiekunów. Proszę bardzo, to dla ciebie. Uważaj, bo ciężko. Bardzo dziękuję. Ja od siebie mogę powiedzieć, że no mam nadzieję, że jeszcze długo będę mogła pomagać i być z pacjentami. Laudacja z okazji wręczenia nagrody Tulipan Nadziei. Anna Roszman. Terapie infuzyjne dla osób z chorobą Parkinsona mają w Polsce krótką historię. Fakt ten w połączeniu z naturalną niepewnością związaną z nowym sposobem leczenia sprawiają, że ludzie pracujący z taką rzetelnością i profesjonalizmem jak Anna Roszman od razu zyskują miano dobrych dusz pacjentów. Fundacja od dawna szuka rozmaitych dróg, by szerzyć wiedzę i zrozumienie choroby i za każdym razem możemy liczyć na panią doktor, za co jesteśmy wdzięczni zarówno my, jak i pacjenci i ich opiekunowie. Z wyrazami szacunku zarząd Fundacji Parkinsona. Szanowni Państwo, chciałem wręczyć teraz nagrodę Tulipany Nadziei pani dr Małgorzacie Gałązce-Sobotce. Laudacja z okazji wręczenia nagrody Tulipan Nadziei Małgorzata Gałązka-Sobotka. Oddanie lekarzy i pracowników służby zdrowia jest wartością trudną do oddania słowami. Dlatego tym mocniej wierzymy, że powinniśmy wspólnie walczyć o sprawnie działający system opieki zdrowotnej, aby choć odrobinę ułatwić pracę osobom ten system tworzącym. W tym aspekcie swoją ekspercką wiedzą i szerokimi horyzontami służy Małgorzata Gałązka-Sobotka, osoba, która od wielu lat unaocznia decydentom i przedstawicielom środowiska lekarskiego, jak wiele jest jeszcze do zrobienia. Za tę pracę wymagającą od pani doktor lat nauki, a obecnie wielkiego zaangażowania, a wiemy, że czasem praca ta może wydawać się syzyfową, pragniemy gorąco podziękować. Wierzymy, że kompetencje osób pokroju Małgorzaty Gałązki-Sobotki są jednym z kluczowych kapitałów, jakimi dysponuje Polska Służba Zdrowia. Z wyrazami szacunku Zarząd Fundacji Parkinsona. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy pani doktor i wszystkiego dobrego w dalszym pomaganiu chorym.
Bardzo, bardzo dziękuję. To naprawdę dla mnie niesamowicie wzruszająca chwila, ogromne wyróżnienie. Otrzymanie nagrody i docenienie pracy przez środowisko pacjenckie traktuję jako wyróżnienie kategorii absolutnie najwyższej. Wszystkie działania, które podejmuję w codziennej pracy, nakierowane są przede wszystkim na pacjenta, na myśl o tym, w jaki sposób usprawnić polski system ochrony zdrowia, aby życie pacjentów dotkniętych chorobą było jak najwyższej jakości. Mam pełną świadomość, że systemy opieki zdrowotnej mogą radzić sobie w bardzo różny sposób z wyzwaniami, jakimi są choroby. Z niektórymi z nich poradzą sobie doskonale, bowiem wyleczą pacjenta i pozwolą mu znowu cieszyć się pełnią zdrowia. W przypadku chorób cywilizacyjnych, które mają charakter przewlekły, musimy liczyć się z tym, że choroba będzie towarzyszyła pacjentowi do końca jego dni. Tak jest z chorobą Parkinsona, która jest chorobą nieuleczalną. A zatem rolą systemu ochrony zdrowia jest uczynić wszystko, aby zminimalizować negatywny wpływ tej choroby na życie pacjenta i jego rodziny. Podejmowanie działań na rzecz usprawniania systemu ochrony zdrowia tak, aby stał się on systemem przyjaznym pacjentowi, to misja mojej pracy od samego początku, od pierwszego dnia, kiedy wkroczyłam w system ochrony zdrowia. I absolutnie uwierzyłam w to, że jego naprawa możliwa jest tylko i wyłącznie dzięki po pierwsze skoncentrowaniu wszelkich działań właśnie na tej perspektywie pacjenckiej, ale z drugiej strony na łączeniu wysiłku wielu środowisk, które działają na rzecz pacjentów, w tym również samego środowiska pacjenckiego. Wielką przyjemnością i zaszczytem od wielu lat jest dla mnie współpraca z Fundacją Parkinsona i z innymi organizacjami pozarządowymi, które działają na rzecz polskich pacjentów oraz szerokim środowiskiem profesjonalistów medycznych, klinicystów, przedstawicieli towarzystw naukowych, mediów. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mam przyjemność odbierania tej nagrody z Iwoną Szymalą, z którą od wielu, wielu lat spotykamy się w ramach wielu przedsięwzięć i łączymy w przekonaniu, że wspólną pracą możemy ten system opieki zdrowotnej w Polsce poprawiać. I bardzo wierzę, że właśnie dzięki połączeniu tego wysiłku, wzajemnemu wsłuchiwaniu się w nasze głosy, w nasze argumenty, perspektywy, potrzeby, ale też poszanowaniu ograniczeń, których obejście jest niezbędne do tego, aby poprawiać tą codzienność, będziemy w stanie tworzyć system przyjaźniejszy. Dziękuję Wojtku bardzo za tą laudację. W tych słowach przez ciebie wypowiedzianych pojawiło się takie zdanie o tym, że momentami jest to praca syzyfowa. Tak, mogę powiedzieć, że są momenty zwątpienia. Na pewno takim momentem zwątpienia jest czas, kiedy wciąż czekamy na wdrożenie kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentem chorym na chorobę Parkinsona. Oświadczeniem, które opracowaliśmy już w gronie klinicystów ponad 2 lata temu, bardzo wierzymy w to, że wdrożenie tego świadczenia znacząco poprawiłoby komfort pracy pacjentów, ale również klinicystów, którzy potrzebują nowych systemowych narzędzi do tego, aby zajmować się pacjentami. Bardzo wierzymy we wdrożenie rozwiązań, które złożyliśmy już na biurko ministra zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia. I nieustannie wierzymy, że znajdzie się czas, przestrzeń, aby te rozwiązania wprowadzić. Jedno, co mogę obiecać, to to, że my nie będziemy ustępować w działaniach na rzecz wdrażania rozwiązań optymalizujących opiekę, poprawiających opiekę pacjentów. I w tym momencie, odbierając tę nagrodę, chciałabym bardzo serdecznie podziękować i dedykować ją również swoim współpracownikom. Wszyscy eksperci skupieni wokół Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia
działają na rzecz państwa, pacjentów chorych na Parkinsona, ale i całego środowiska medycznego, które łączy swój wysiłek na rzecz tej grupy chorych, z nadzieją, że życie nasze w systemie, ale i jakość tej opieki będzie zdecydowanie z dnia na dzień poprawiała się, i deklarujemy, że żadne nagrody nie uśpią naszej czujności, nie uśpią naszej determinacji, będą ją tylko i wyłącznie wzmacniały. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję i jestem naprawdę wzruszona docenieniem mojej pracy, którą absolutnie postrzegam jako docenienie pracy całego naszego zespołu. Życzę Państwu wszystkim zdrowia i nadziei, którą niesie ten tulipan, na to, że opieka zdrowotna w Polsce wokół pacjentów chorych na chorobę Parkinsona będzie się poprawiała i obiecujemy, że nie ustąpimy i nie spoczniemy, nim te działania, których dzisiaj państwo i środowisko medyczne oczekuje, zostaną wdrożone w polskim systemie. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo, Małgosiu. Wierzymy wszyscy, że kropla drąży skałę. Gdyby było inaczej, to przez ile to już lat to robimy i naprawdę będziemy robić dalej. Pani redaktor Iwona Szymala, pani jak Iwono, teraz chciałem tobie wręczyć nagrodę i przeczytać słowa, które skierowaliśmy do ciebie. Laudacja z okazji wręczenia nagrody Tulipan Nadziei Iwona Szymala. Jedni pomnażają przez ciężką pracę, inni przez kapitał, zaś organizacje takie jak nasza wzrastają dzięki ludziom, którzy wykorzystują swoje talenty i możliwości, by udzielać głosu wykluczonym i mniej słyszanym. Niewiele osób zasługuje na wyróżnienie z tego względu bardziej niż Iwona Szymala. Pracując nad poradnikiem dla chorych na chorobę Parkinsona, pokazała w kompleksowy sposób bolączki wszystkich dotkniętych stron – pacjentów, rodzin, lekarzy i nie tylko. Swoją pracą, bez wytchnienia i poszukiwania osobistej korzyści, pomogła wyrazić, jakim cierpieniem dla duszy jest choroba, z którą się zmagamy. Iwona Szymala wskrzesza nadzieję i w pełni zasługuje na wdzięczność wszystkich, którzy nadzieję potrzebują. Z wyrazami szacunku zarząd Fundacji Parkinsona. Nie będę ukrywał, że się też bardzo, bardzo wzruszyłem. Iwona, serdecznie ci dziękujemy. Dziękuję, Wojtku. To jest ta piękna statuetka. Piękna i rzeczywiście, tak jak ty, też jestem wzruszona tą nagrodą. Ona ma swoją wagę, więc pozwolą państwo, że postawię ją. Bardzo dziękuję za tą nagrodę. Dziękuję za to, że mogłam też z państwem współpracować, z panią doktor, z panem profesorem, z Wojtkiem Machajkiem, który też inspirował mnie do różnych działań. Takim istotnym działaniem było napisanie książki. Książki, o której wspomniał pan profesor Sławek, która no, szczególnie dla mnie była ważna, ponieważ były to spotkania i wywiady także z pacjentami. Ale potem też przekonałam się, że ona jest niezwykle ważna dla pacjentów i dla ich rodzin, bo też spotkałam kilku moich sąsiadów, którzy okazuje się znaleźli tę książkę i była ona dla nich ważna w takim codziennym życiu z osobą chorującą na chorobę Parkinsona. Także wydaje się, że no nie ma większej radości, kiedy dziennikarz może swoją pracą pomagać innym ludziom, właśnie tak jak powiedziałeś, Wojtku, tym, którzy są często na marginesie, którzy sami nie potrafią upomnieć się o swoje prawa, którzy muszą rzeczywiście stukać do wielu drzwi, żeby im otworzono, żeby załatwili te swoje sprawy, które są bardzo pilne. To życie jest dużo trudniejsze. No i cieszymy się, że jako cała redakcja MedExpressu możemy takim osobom pomagać. I chciałam podziękować też wszystkim osobom, z którymi pracuję w redakcji, bo to jest nagroda dla całej redakcji MedExpressu. Jeszcze raz bardzo dziękuję Fundacji za docenienie naszej pracy. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, słowo jeszcze.
podsumować, że myślę, że te osoby, które zostały wyróżnione, to są jak takie latarenki, światełka, które powinny być no, wzorem dla innych. I myślę, że mam taką nadzieję, że nie zabraknie w przyszłości kandydatów do kolejnych edycji tej nagrody, że znajdzie się jeszcze wiele osób dobrej woli i dobrych kompetencji i chęci i działań efektywnych do tego, żeby ich w przyszłości wyróżnić. Wszystkim, którzy otrzymali nagrodę w tym roku, bardzo gratuluję i tak jak tutaj koleżanki powiedziały, mam nadzieję, że to nie uśpi naszej czujności i naszej aktywności, że stanowić będzie zachętę do tego, żeby poprawiać dalej tę rzeczywistość, chociaż nie zawsze jest to łatwe i często tracimy nadzieję, no to jednak my tej nadziei nie powinniśmy stracić, bo wtedy no, nie będziemy efektywni w tej pomocy i w zmienianiu rzeczywistości. Ja ufam, że jest to możliwe, a pacjenci mam nadzieję, że będą wkrótce mogli dowiedzieć się od nas, że choroba Parkinsona to nie jest nieuleczalna choroba, że w końcu nowoczesna medycyna będzie w stanie im zaoferować efektywne leczenie. W tej chwili takie badania trwają i mamy nadzieję, że zakończą się pomyślnie. I z tą nadzieją chcę Państwa pożegnać. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Fundacja Parkinsona zmieniła nazwę, zmieniła zakres działania. W tej chwili jesteśmy Fundacją Chorób Mózgu. Zajmujemy się chorobami mózgu i chorobami układu nerwowego. Ja już dzisiaj chciałem powiedzieć, że te osoby, które, te sześć osób, które dostały nagrody Tulipany Nadziei, serdecznie zapraszamy do kapituły, która będzie wręczać w przyszłości nagrody Fundacji Chorób Mózgu. Chcielibyśmy, żeby te nagrody były przeznaczone dla młodych neurologów, młodych pielęgniarek neurologicznych, młodych dziennikarzy, którzy się zajmują problemami neurologicznymi i młodych ekonomistów, którzy będą te problemy w chorobach neurologii poruszać. Chcielibyśmy, żeby ta nagroda była też czymś wartościowym, żeby te osoby, dostając taką nagrodę i dzięki tej nagrodzie mogły przez jakiś czas pracować i badać i dokonywać działań, które by pomagały chorym. Nie tylko w chorobie Parkinsona, ale też w chorobie mózgu. O szczegółach za jakiś czas będę informował, a w tej chwili chciałem Państwu serdecznie podziękować i dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.